Witam Państwa serdecznie. Dzisiejszy pokaz, pokazy są wyjątkowe, chociażby w porównaniu do programu ubiegłorocznego, ponieważ te filmy zostały dodane i w stosunku do poprzedniego programu i stało się bardzo dobrze, dlatego że w tej historii polskiego kina była pewna wyrwa. Oczywiście założenie było takie, żeby pokazać to, co w historii polskiego kina najcenniejsze, prawda? Te czterosemestrowe programy, pokazy to są filmy ważne, filmy udane, filmy, o których się pamięta do dzisiaj. Socrealizm pozornie takiej możliwości nie dawał. Chyba trochę głośno. Proszę Państwa, dlatego że socrealizm został całkowicie, wydawało się, odrzucony z przyczyn politycznych. Tak jak z przyczyn politycznych powstał, tak z przyczyn politycznych został odrzucony. Tymczasem, jeżeli mu się dobrze przyjrzeć, to zobaczymy, że polski socrealizm wynika w znacznej mierze z tego, co w polskim kinie było wcześniej. I nie myślę tylko o latach tuż powojennych, tych poprzedzających socrealizm, ale również o latach przedwojennych. Również później, po roku 1956, znajdziemy filmy, które do socrealizmu nawiązują. Bądź to w sposób krytyczny, jak chociażby w drugiej połowie lat 70., czy w zasadzie na przełomie lat 70. i 80. kino rozrachunkowe, ale także w sposób paradoksalnie afirmatywny, tak jak pewne filmy Bohdana Poręby i Ryszarda Filipskiego, również w drugiej połowie lat 70. Gdybyśmy starali się podać pewne daty, które są ramami socrealizmu, to z jednej strony byłby to rok 1949, kiedy to w listopadzie na zjeździe w Wiśle zadekretowano realizm socjalistyczny jako jedyną obowiązującą metodę twórczą w Polsce. Datą kończącą byłby rzecz jasna rok 1956, chociaż w kinematografii, jak w ogóle w historii kultury, rzadko kiedy jest coś punktowo zaznaczonego, to były pewne procesy. Na marginesie powiem jeszcze, że dzisiejsze pokazy będą w jakimś stopniu mylące, ponieważ obejrzą Państwo dwa filmy, które są filmami najlepszymi z tego okresu, każdy pod innym względem. Filmów fabularnych, socrealistycznych powstało trochę ponad 30, mówię o pełnometrażowych filmach fabularnych. I problemem większości nie jest to, że one są ideologiczne, ponieważ jak dobrze wiemy, ideologia nie musi przeszkadzać w nakręceniu dobrego filmu. Problemem jest to, że one są bardzo często koszmarnie nudne i źle zrobione. Tymczasem dzisiaj zobaczą Państwo dwa filmy, które się zdecydowanie wyróżniają. Spójrzmy jednak na to, czym był i w jakich warunkach pojawia się w polskim kinie socrealizm. To jest oczywiście związane z pewnym przełomem politycznym, który następuje w Polsce w roku 1948. Jak Państwo wiedzą, w grudniu 1948 roku z połączenia Polskiej Partii Robotniczej, Polskiej Partii Socjalistycznej powstaje Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. De facto oznacza to wchłonięcie Partii Socjalistycznej przez Partię Robotniczą. Jest to związane z już definitywnie, można powiedzieć, zakończoną w tym momencie walką o władzę. W Polsce już na dobre wchodzi system monopartyjny. Razem z tym pojawia się w Polsce tak zwana ofensywa kulturalna. To znaczy w ramach tych politycznych rozwiązań pojawiają się również rozwiązania związane z kulturą. Od stycznia 1949 roku następuje cała seria tak zwanych zjazdów twórczych, poczynając od stycznia, od szczecińskiego zjazdu literatów, a kończąc właśnie na listopadowym zjeździe filmowców w Wiśle. Każdy z tych zjazdów ma określoną formę, ma określony rytuał. To znaczy występują różni mówcy, którzy mówią, co było w polskiej kinematografii do tej pory nie tak
mówią, jak od tej pory ta kinematografia będzie wyglądała, jak będą wyglądały te filmy, czy dzieła literackie, czy dzieła plastyczne, czy dzieła muzyczne. Następuje również coś w rodzaju samokrytyki, czyli oceny tego, co zrealizowano do tej pory. To przecież właśnie na zjeździe w Wiśle miażdżącej krytyce poddano Robinsona Warszawskiego. To po zjeździe w Wiśle powstała ta jego ostateczna wersja, którą znamy, czyli Miasto nieujarzmione. Krytyce poddano również Dom na Pustkowiu Jana Rybkowskiego. I trzecim filmem, który obejrzeli uczestnicy tego zjazdu, był Czarci Żleb. To akurat bardzo udany film, popularny film przygodowy, zrealizowany przez Tadeusza Kańskiego i włoskiego reżysera Aldo Vergano. To były te wszystkie zjazdy, to były rytuały. Można było czasami później w różnych wspomnieniach czytać, że filmowców to zaskoczyło, że to wprowadzenie całkowitego zideologizowania sztuki filmowej, upolitycznienia sztuki filmowej było czymś zaskakującym. Oczywiście nie. Oczywiście ci twórcy doskonale wiedzieli, co nastąpi, bo przecież każdy z tych zjazdów przebiegał w identyczny sposób. Zauważmy, że jeżeli spojrzymy na polską kinematografię lat 45-49, czy nawet licząc od Zakazanych piosenek, które Państwo ostatnio oglądali, od tej pierwszej wersji 47-49, to powstające wówczas filmy już też częściowo są filmami upolitycznionymi, zideologizowanymi. Jak spojrzymy chociażby na Jasne Łany Cękalskiego, na drugą wersję Zakazanych piosenek, nawet na ostatni etap, czy Stalowe Serca, to zobaczymy, że te wymagania ideologiczno-polityczne już są w nich obecne. To jednak, co odróżnia drugą połowę lat 40. od kina socrealistycznego, to w dużej mierze jeszcze autorski charakter tych wcześniejszych filmów. To znaczy, że one wynikały bardzo często z jakichś osobistych upodobań twórców. Po 1950 roku, czy właśnie po 1949 roku, takiej możliwości prezentowania własnych preferencji twórczych nie ma. Świetnie, jeżeli one się zgadzają z tym, co jest wymagane od filmowców, ale niekoniecznie. Jaką rolę odgrywa tutaj cenzura? No, oczywiście olbrzymią. Pamiętajmy jednak, że olbrzymią rolę odgrywa też cenzura wewnętrzna. To znaczy filmowcy dobrze wiedzą, jakie filmy, jakie projekty mają szansę na realizację, jakie nie. Także nikt nie przedstawia czegoś, co w drastyczny sposób będzie odbiegało od obowiązujących wówczas schematów. Tak jak wspomniałem, na początku mówi się często o socrealizmie jako o czymś, co zostało wyrwane z historii polskiej kultury. Traktuje się to jako pustkę lub jako twór narzucony z zewnątrz, że to nawiązanie przede wszystkim do kina radzieckiego, nawet do tego kina stalinowskiego. Oczywiście sama idea socrealizmu przychodzi ze Związku Radzieckiego. Pamiętajmy jednak, że sięga do określonego etapu rozwoju tamtej kinematografii, to znaczy rezygnując prawie całkowicie z tych artystycznych poszukiwań lat 20., a nawiązując już do kina stricte stalinowskiego, do tego, które w Związku Radzieckim pojawia się mniej więcej od połowy lat 30. Czy to jest jednak jedyna inspiracja polskiego kina socrealistycznego? Zdecydowanie nie. Chociażby przy Celulozie bardzo dużo pisano o odniesieniach do włoskiego neorealizmu. Czy była to rzeczywiście inspiracja, czy jedynie legitymizacja takiego dzieła? O to pewnie można by się pospierać. Sam Jerzy Kawalerowicz, no, można powiedzieć, trochę plątał się w zeznaniach, dlatego że w jednym wywiadzie mówił, że filmów neorealistycznych wcześniej nie widział, kiedy przystępował do realizacji Celulozy. W innym wywiadzie z kolei mówił, że dobrze znał filmy De Sica czy Rosselliniego i były one dla niego inspiracją podczas realizacji Celulozy. Jeszcze dam na marginesie, że Celuloza to jest jedna z dwóch części dylogii, to znaczy dwa filmy, Celuloza i Pod gwiazdą frygijską. To jest dwuczęściowy film, ale to są ci sami bohaterowie. Te filmy jednak różnią się między sobą, o czym za chwilę powiem. Jakie było podstawowe
zadanie realizmu socjalistycznego. To miało być coś, co można by, oczywiście z punktu widzenia samych socrealistów, z punktu widzenia samoopisów, to było przedstawienie nowego świata i nowego człowieka. To miała być artystyczna wizja politycznych przemian i pewnego politycznego stanu idealnego. Realizm tak naprawdę w tym momencie jest realizmem postulatywnym, czyli opisuje nie jako charakterystyczne, nie to, co jest najczęściej spotykane, ale to, co jest najbardziej właściwe dla danych czasów. Z tym jest związane pojęcie typowości, które odegrało wówczas niebagatelną rolę. Tylko właśnie, co było dla dzieła socrealistycznego typowe? Jeżeli na przykład w fabryce byłoby 99 bumelantów i jeden przodownik pracy, to typowy będzie przodownik pracy, ponieważ jego postawa jest zgodna z politycznymi wymaganiami i oczekiwaniami, jest realizacją tych nowych czasów. A zatem socrealizm miał pełnić funkcje polityczne i ideologiczne. I właśnie w takiej kolejności, to znaczy przede wszystkim polityczne. Dlaczego? Dlatego, że proszę pamiętać, ideologię, jeżeli chodzi o pewne szczegółowe rozwiązania, bardzo często dostosowywano do aktualnych potrzeb politycznych. To widać również w dziełach filmowych. Na przykład w Piątce z ulicy Barskiej Aleksandra Forda, w pierwowzorze literackim Kazimierza Koźniewskiego, negatywny bohater związany jest, książka powstała parę lat wcześniej, związany jest z PPS-em, ponieważ taki był akurat program polityczny. Natomiast w filmie jest już związany z podziemiem poakowskim, ponieważ oni wtedy byli, można powiedzieć, kandydatami na wrogów. Zresztą na przykład w Związku Radzieckim w czasach stalinowskich bez wahania cenzurowano też Marksa, Engelsa, jeżeli tylko odpowiadało to właśnie aktualnym politycznym potrzebom. I ta realizacja politycznych potrzeb jest doskonale widoczna również w filmach. Pojawiają się pewne kręgi tematyczne. Na przykład film produkcyjny. Film produkcyjny, czyli film opowiadający nie tylko o pracy w fabryce. Tutaj specyficzną odmianą, można powiedzieć, jest też film wiejski, tak jak w Związku Radzieckim był film kołchozowy. Nie tylko praca w fabryce, ale również takie rzeczy jak współzawodnictwo pracy, wskazanie na wrogów klasowych, którzy uniemożliwiają produkcję. Zobaczą Państwo chociażby to socjalistyczne współzawodnictwo pracy w przygodzie na Marienstadcie. Przecież dziewczyna może zakochać się w chłopaku tylko pod warunkiem, że jest on dobrym pracownikiem. Jak Państwo zobaczą, jednym z głównych atutów Janka Szarlińskiego, bohatera przygody na Marienstadcie, jest fakt, że wyrabia on 312% normy. Porządna dziewczyna nie może się zakochać w kimś, kto nie jest przodownikiem pracy. Oczywiście tutaj mamy taką wersję komediową w przygodzie na Marienstadcie, ale jeżeli spojrzymy na pierwsze dni, autobus odjeżdża 6:20, niedaleko Warszawy, to są filmy, w których te sprawy przodownictwa pracy i bicia rekordów są traktowane już niezwykle serio. Tutaj też od razu widzimy, że między tym światem rzeczywistym pierwszej połowy lat 50. a światem wyobrażonym polskiej kinematografii następował pewien rozdźwięk, bo przodownicy pracy byli pokazywani w propagandzie komunistycznej jako bohaterowie tego współczesnego, nowoczesnego świata. Nazywano ich często stachanowcami od nazwiska radzieckiego górnika Stachanowa, który w 1935 roku wyrobił w ciągu jednej zmiany 1500% normy. Przynajmniej według oficjalnej propagandy. I jak to wyglądało w rzeczywistości? W rzeczywistości przodownicy pracy nie byli zbyt popularni, bo proszę sobie wyobrazić, jak to się działo. Dajmy na to, robotnicy mają do wyrobienia 100% jakiejś normy, za co otrzymują określone wynagrodzenie. Przodownik pracy wyrabia 300% normy, no więc dyrekcja fabryki mówi, skoro on wyrobił 300, to wy możecie zrobić 200, ale ciągle za te same pieniądze. W dążeniu do
do śrubowania wyników, do zwiększania ilości produkcji, siłą rzeczy dochodziło do złej jakości tej produkcji. Tutaj leninowska zasada, że, czy marksistowska w zasadzie, że ilość przechodzi w jakość, oczywiście nie znajdowała potwierdzenia. To, czyli film produkcyjny to jest jeden z tych tematów. Innym takim tematem jest walka klasowa. W wielu tych filmach jest bardzo wyraźny podział świata. To jest w ogóle związane z takim mitycznym podziałem świata komunistycznego na dobro i zło. Pamiętajmy, że mit, jak mówił niemiecki filozof Ernst Cassirer, jest zawsze światem dwóch ścierających się potęg. Zawsze jest my i oni, dobro i zło, sakrum, profanum i nie ma tutaj, jest to podział całkowity i rozłączny. To znaczy nie ma ani jednego elementu, który by był jednocześnie w dwóch sferach i nie ma ani jednego elementu, który byłby poza nimi. Zgodnie z zasadą, kto nie jest z nami, ten jest przeciwko nam. Bardzo rzadko zdarzały się takie filmy jak Przygoda na Mariensztacie, gdzie wróg w zasadzie nie istnieje. Odwołując się do klasyfikacji Tadeusza Lubelskiego, jego klasyfikacji bohaterów filmowych tamtego okresu, można powiedzieć, że po stronie dobra są trzy takie typy postaci. To jest mistrz, adept i satelita. Mistrz to na przykład sekretarz partii. Zobaczą Państwo w obu filmach takich mistrzów. To będzie na przykład Marusik w Celulozie, to będzie sekretarz Tokarski w Przygodzie na Mariensztacie. Adept i w zasadzie adeptami są główni bohaterowie i satelita, czyli ktoś, kto nie jest przekonany od początku do nowego ustroju, ale na końcu zawsze, tutaj nie było żadnych wyjątków od reguły, zawsze się do tego ustroju przekonuje. W Przygodzie na Mariensztacie zobaczą Państwo taki duet komediowy, majstra, hydraulika, to są właśnie typowi satelici. Natomiast po drugiej stronie jest wróg. Wróg po prostu. Wroga nie można polubić, wroga nie można zrozumieć, wroga można tylko nienawidzieć. Zresztą tutaj w filmie socjalistycznym był pewien problem. Ponieważ z jednej strony trzeba było pokazać, że ten wróg jest potężny, silny, że musimy być czujni, że musimy współpracować z władzą w obawie przed wrogami, a z drugiej strony ten wróg zawsze musiał ponieść klęskę. Jak więc pokazać kogoś, kto ma być silny, potężny, ale zawsze ponosi klęskę? Stąd też może te postaci wrogów w polskiej kinematografii były często kuriozalne. Akurat w Celulozie takie postaci wrogów się pojawiają, natomiast w Przygodzie na Mariensztacie ich nie ma. Ta struktura świata przedstawionego, jak Państwo widzą, była zawsze określona, czyli mamy ten podział na dobro i zło, mamy klasyfikację bohaterów. Tutaj w odniesieniu do mitu można jeszcze w filmie socrealistycznym znaleźć mityczny podział czasu, przestrzeni. Na przykład fabryka jest zazwyczaj miejscem naznaczonym pozytywnie. W Celulozie fabryka będzie miejscem częściowo naznaczonym negatywnie, ale z bardzo prostej przyczyny. Dlatego, że to jest film, którego akcja rozgrywa się przed wojną, czyli jeszcze w poprzednim systemie politycznym i to jest też częściowo naznaczona cała tamta Polska. Tutaj z kolei mamy takie przeciwstawienie. Dobra Polska powojenna, zła Polska przedwojenna. Mamy w filmie socrealistycznym mityczny wzorzec czasu, czyli taki motyw świętego początku. Oczywiście w Związku Radzieckim, w ogóle w całej ideologii komunistycznej, to rewolucja październikowa była takim świętym początkiem. Jaką jednak datę można było wskazać w polskiej mitologii komunistycznej? Jak Państwo wiedzą, że już tym świętem narodowym był dzień 22 lipca, czyli rocznica ogłoszenia manifestu PKWN, ale były próby też zwrócenia uwagi na inne wydarzenia, w tym również w polskim kinie, próby momentami kuriozalne. Bo proszę sobie to wyobrazić, że w filmie nakręconym w roku 1954 Domek z kart, taką datą, od której zaczyna się nowa dobra Polska, jest 17 września 1939 roku, co jest wyraźnie zaznaczone, bo film się rozgrywa właśnie na przełomie sierpnia i września 1939 roku i ostatnie sceny, posterunek graniczny,
Kamera wyraźnie pokazuje kalendarz, żebyśmy nie mieli wątpliwości. 17 września wkracza Armia Czerwona. Z rąk bohatera opadają kajdany założone przez polskich oprawców i w tym momencie, czule wyznając sobie miłość, on mówi do żołnierzy radzieckich towarzyszy, oni mówią jego towarzysz. 17 września to jest początek tej nowej, dobrej Polski. No, nie ukrywajmy, to było nawet w polskim kinie tym socrealistycznym coś tak kuriozalnego, że już nigdy nie próbowano czegoś takiego pokazać. Możemy zauważyć też w kinie socrealistycznym bardzo ciekawą strukturę pionową tego świata przedstawionego. To znaczy jest pewna hierarchia bohaterów. Tak jak już Państwu mówiłem, że z jednej strony możemy zwrócić uwagę na ten podział mistrz, adept, satelita, ale tutaj jeszcze taki, to jest struktura, która bierze się z wartości ideologicznych, a nie dramaturgicznych. Zobaczmy na przykład na taki film jak Żołnierz Zwycięstwa Wandy Jakubowskiej. To rok 1953, film biograficzny o generale Karolu Świerczewskim, Walterze, który zginął zaledwie bodajże 6 lat wcześniej. I to jest film biograficzny. Oczywiście odtwarzający biografię bardziej tę, powiedzmy, propagandową, wymyśloną niż rzeczywistą. Ale skoro to jest film biograficzny o Karolu Świerczewskim, to jak pojawiają się napisy, to które nazwisko postaci filmowej pojawia się jako pierwsze? No oczywiście Lenin. Lenin, Stalin, Bierut, Rokossowski. Nazwisko generała Świerczewskiego pojawia się dopiero na osobnej planszy, no bo jako bohater filmu nie mógł być na którejś tam pozycji, a jednocześnie z przyczyn ideologicznych nie mógł być na pozycji pierwszej. Notabene to film, który się wspaniale analizuje pod względem propagandowym, natomiast fatalnie się go dzisiaj ogląda. Ja czasami straszę studentów, że jak mi podpadną, to za karę obejrzą 3-godzinnego Żołnierza Zwycięstwa w całości. A to nie jest łatwe zadanie. Państwo, ja mówię o tych różnych filmach socrealistycznych, pokazuję te pewne cechy wspólne dla wszystkich filmów, żeby pokazać, że kino socrealistyczne było pewną jednością, pewnym monolitem. To znaczy wszystkie filmy musiały być realizowane według określonych zasad. Te filmy, które zobaczą Państwo dzisiaj, bardzo pozytywnie się wyróżniają, ale i w nich również znajdziemy te cechy charakterystyczne dla kina socrealistycznego. Czyli możemy porównywać jakość wykonania filmu, natomiast pewna analiza ideologiczna, doktrynalna będzie taka sama. Czy powiemy o tych filmach najgorszych, czy o tych filmach najlepszych. Jak opisywano bohaterów tych filmów? Pojawiają się nawet nazwiska znaczące. W Przygodzie na Mariensztacie zobaczą Państwo, że jest dwójka bohaterów. Janek Szarliński. Szarliński, czyli można powiedzieć Szary, jeden z wielu. I Hanka Ruczajówna. Ruczajówna, prawda, Rucza i Strumień kojarzy się z taką z naturalnością, z radością, czy też ze środowiskiem wiejskim. Czasami te nazwiska znaczące były niesłychanie wyraziste. Jak chociażby w filmie Leonarda Buczkowskiego Pierwszy start, jest dwóch inżynierów. Ten, który opiekuje się młodzieżą, który stara się tej młodzieży pomagać, nazywa się Góracz, ponieważ do góry tę młodzież jakby pcha. Natomiast ten, który przeszkadza, nazywa się Studziński, ponieważ studzi ich zapał. Takich przykładów znajdziemy wiele. Na przykład w filmie Załoga Jana Fetkego nauczyciel, który przeszkadza uczniom, nazywa się Kapera. Od słowa kaper, czyli pirat, czyli rozbójnik. Prawda? Szukając, jak jeszcze ci bohaterowie są określani? Czasami przez ubiór, czasami przez gest. Można powiedzieć, że cały ten kontekst filmowy dla widza, który świetnie znał intertekst doktrynalny, czyli wiedział, jak te filmy czytać, czasami kilka zdań czy pojawienie się bohatera już było od razu informacją, jak należy na tę postać patrzeć. Jeżeli na przykład pojawił się bohater, który miał marynarkę w kratkę, włosy uczesano w tak zwaną plerezę, grube buty na słoninie, było wiadomo, że to jest bikiniarz, postać negatywna. On nic nie musiał mówić, wystarczyło, że on się na ekranie się pojawił.
Także możemy stworzyć całą taką właśnie grupę bohaterów, bohaterów negatywnych, bohaterów filmów biograficznych. Ich było zresztą niewiele. To był generał Świerczewski w Żołnierzu Zwycięstwa, to był Kostka Napierski w Podhalu w ogniu, to był Chopin w młodości Chopina, czy Moniuszko w warszawskiej premierze. Proszę zobaczyć, że bohaterowie wszystkich tych filmów już nie żyli. To ta zasada dobry bohater to martwy bohater nie była tutaj przypadkowa, bo to był bohater bezpieczny, którego już można było określić, a żyjący polityk, no, mogło w każdej chwili jego pozycja mogła się zmienić. Bardzo interesująca grupa filmów to jest też grupa, i to też zobaczymy w przygodzie na Mariensztacie, to jest grupa filmów mówiących o równouprawnieniu kobiet. Zgodnie na przykład Lenin w jednym z pism oznajmił, że nie ma większego wyzysku kobiety niż praca w domu. I socjaliści starali się do tej zasady odnosić. Tutaj Państwo zobaczą, że kobieta powinna być równa mężczyźnie, powinna wykonywać te same zawody co mężczyzna, czyli powinna być na przykład hutniczką, spawaczką, powinna być murarką. Tutaj natomiast następuje pewne paradoksalne zakłócenie tych cech płciowych, bo jak widzimy postać w stroju hutnika jeszcze z maską, no to trudno określić na pierwszy rzut oka, czy to kobieta, czy mężczyzna. Ale relacje między kobietami i mężczyznami też były bardzo mocno zideologizowane. Usłyszą Państwo tutaj takie kapitalne zdanie w przygodzie na Mariensztacie, jak sekretarz partii mówi: miłość to jest taka prywatna inicjatywa, która doskonale się mieści w naszych planach gospodarczych, co idealnie pokazuje, jak traktowano. Zobaczą Państwo tutaj wspaniałą scenę w przygodzie na Mariensztacie, mówię to bez żadnej ironii, wspaniałą scenę takiego nocnego walczyka na Mariensztacie, walczyka jak przygoda to tylko w Warszawie. Scena może być romansowa, scena z zupełnie innego filmu. Chłopak i dziewczyna, noc, plac w mieście, śpiewają, tańczą. Proszę jeszcze zwrócić uwagę, że Lidia Korsakówna śpiewa głosem Ireny Santor. Ten, że tak powiem, przeskok głosowy między jej mową a śpiewem jest tutaj zauważalny. Ale padają w tej piosence słowa, które ja uwielbiam, one są wspaniałe. Dziś rano twe dłonie dziewczęce mieszały i wapno i piach. Czyli połączenie takiej piosenki romantycznej już z tekstem zideologizowanym. Podobnie zresztą w innej tej piosence, a na traktorze jedzie i orze dziewczyna jako chłopak. Wiele tutaj są o równouprawnieniu kobiet w tym filmie też bardzo dużo mówi ten duet komediowy Ciepielewski-Dobrzyniec, czyli Majster i Hydraulik, Adam Mikołajewski i Tadeusz Kondrat. Zobaczą Państwo ich wyprawę do dyrektora generalnego, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o ich stosunek do pracujących kobiet. To w ogóle temat fascynujący sam sobie, aczkolwiek dzisiaj badaczki feministyczne zwracają uwagę na pewną ciekawą rzecz. Otóż przede wszystkim, co to znaczy równouprawnienie kobiet? Jak spojrzymy na te wszystkie filmy, możemy dojść do wniosku, że kobieta staje się pełnoprawnym członkiem tej społeczności w momencie, kiedy staje się mężczyzną. To znaczy jej prawo do kobiecości polega na prawo bycia mężczyzną, prawie do bycia mężczyzną. Po drugie, jeżeli chodzi o to równouprawnienie, na to właśnie zwracają uwagę te badaczki, że to jest tak, że kobieta chce pracować w fabryce, chce żyć na własny rachunek, aż do momentu, kiedy spotka tego wymarzonego mężczyznę, czy przekona go do siebie, i wówczas cała ta praca znika, a liczy się ten związek. Tutaj wskazują na pewien dysonans. Inni badacze z kolei mówią, że jednak to polityczne równouprawnienie wychodzi na plan pierwszy, a to, co mówią te badaczki, to jest jednak pewną imputacją kulturową, czyli przełożeniem dzisiejszego sposobu myślenia na tamte czasy. Nie mogę się oprzeć, żeby tutaj jako pewna dygresja do tego wizerunku męskości i kobiecości nie zacytować pewnej sceny z pewnej radzieckiej książki, która świetnie te relacje pokazuje. Otóż proszę sobie wyobrazić taką scenę. Wieczór.
uchylone okno, wiatr lekko porusza firanką. Ona i on leżą na łóżku zmęczeni po miłosnym wysiłku. I on mówi do niej czule: wiesz, dzisiaj rano w hucie dokonaliśmy pierwszego spustu surówki. To są sceny. I ona, dla niej to zrozumiałe. On odpowiada: oczywiście wiem. To jeszcze wchodzą ciekawe sprawy też z tej konstrukcji świata. W innym polskim już filmie socrealistycznym, W trudnej miłości Stanisława Różewicza, mamy do czynienia ze specyficznym mezaliansem. Taka socrealistyczna, trendowata. Tylko że inaczej są rozłożone akcenty. On jest małorolnym zwolennikiem spółdzielni produkcyjnej, ona córką bogatego chłopa. I będą mogli się połączyć dopiero w momencie, kiedy ona wyprze się własnego ojca, co zresztą nie jest trudne, bo jak każdy bogaty chłop jest mordercą i złodziejem, według tego. Także proszę Państwa, jak widać, ten świat socrealistyczny był budowany według określonych reguł, miał określoną konstrukcję bohatera, nakreślony jednoznacznie świat przedstawiony. I na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Mówiłem tutaj o tej ideologizacji i upolitycznieniu tych filmów. To prawda. Każdy z tych filmów wpisywał się w kwestie polityczne, ideologiczne. Czy było, i tutaj chcę odnieść już to do przygody na Mariensztacie, czy było miejsce na kulturę popularną? Ponieważ tak, z jednej strony kino socrealistyczne miało być kinem dla mas. Miało być kinem, które trafia do każdego odbiorcy i które przekonuje go do nowego świata. Z drugiej strony kino miało być przede wszystkim sztuką filmową, wyrafinowaną sztuką filmową. Jak to połączyć? To zresztą są dylematy znane również ze Związku Radzieckiego. Kiedy Leonid Trauber pod koniec lat 30. powiedział o jednym z najsłynniejszych filmów stalinowskich, właściwie rozpoczynających tę epokę stalinowską, o Czapajewie braci Wasiliewów, że jest to film zrobiony według najlepszych hollywoodzkich wzorów, został za to strasznie potępiony. A paradoksalnie miał rację, dlatego że trzeba, może nie, to nie było wprost mówione, ale zdawano sobie sprawę, że aby dotrzeć z przekazem propagandowym, w pewnym sensie nawet przekazem reklamowym do odbiorcy, należy wykorzystać pewne schematy, klisze, doskonale już temu odbiorcy znane. A zatem wykorzystywano pewne formuły gatunkowe. Mamy na przykład komedię socrealistyczną, prawda? Właśnie przygoda na Mariensztacie. Mamy film taki młodzieżowy, porównywalny na przykład, moim zdaniem, nie mówię o jakości, tylko o pewnym pomyśle do filmów tych disneyowskich aktorskich z lat 50., na przykład Pierwszy Star, czy w mniejszym stopniu Załoga. Mamy film kryminalny, co prawda tutaj na przykład W pościgu Stanisława Urbanowicza, zagadka kryminalna, czy właściwie zagadka szpiegowska, oparta jest na motywie sabotażu we wzorcowej stadninie koni. Ale jednak reguły kina popularnego. Później w latach 60. stworzono już taką teorię socjalistycznej kultury masowej, bo wówczas używano raczej określenia kultura masowa. Socjalistyczna kultura masowa to właśnie ta kultura, która prezentuje określone wartości, wykorzystując pewne formy i reguły kultury masowej czy kultury popularnej. Bo proszę zobaczyć, to miało być rzeczywiście umasowienie kultury. Przekroczenie jakiego progu umasowienia kultury? W socjalizmie wydawano masowo książki. Jakie one były, takie były, ale jednak były to masowe nakłady, filmy przeznaczone dla szerokiej publiczności. To były pewne wykorzystanie pewnych klisz i stereotypów. Jak patrzymy na wizerunki wroga, na przykład na jedna z takich postaci, to jest postać młynarza. Proszę Państwa, młynarz jest prawie zawsze zły. To jest jedna rzecz. Młynarz jest zawsze gruby, to jest druga rzecz. I jak się patrzy na socrealistyczne wizerunki młynarzy, to można zauważyć ich podobieństwo do takich wizerunków przedwojennych jeszcze. To jest właśnie wykorzystanie tych istniejących stereotypów i klisz, czy to powieści tendencyjnej, nawet powiedzmy pewnej powiastki
pozytywistycznej. I to są wreszcie funkcje kultury popularnej, funkcja regulacyjna, czyli te filmy mówiły, jak żyć, jak postępować, jak współpracować z władzą, jak się zachowywać. To jest funkcja ludyczna czasami, właśnie przy tych filmach popularnych, przy komediach, przy filmach kryminalnych. To miała być także funkcja terapeutyczna. Ten świat pokazywany na ekranie jest światem widealizowanym, jest tym światem postulowanym. Proszę zobaczyć na kolorystek, jeszcze przygoda o Marienstadcie, to jest pierwszy pełnometrażowy film fabularny barwny w polskiej kinematografii. Kolor był wcześniej w jakichś krótkich metrażach, w dokumentach, natomiast przygoda na Marienstadcie jest pierwszym polskim filmem fabularnym, pełnometrażowym, barwnym. Proszę zobaczyć, jak ten świat jest czysty, jak wyrazisty, jak radosny. To jest świat wyimaginowany, to nie świat rzeczywisty. Proszę zwrócić uwagę, że murarz, który pracuje 8 godzin na budowie, ma na zakończenie pracy nieskazitelnie biały podkoszulek, jak można powiedzieć, jak z reklamy proszków do prania. Ten świat miał być idealny. To nijak się miało do rzeczywistości, ale na tym polegała ta postulatywność socrealizmu. I zwróćmy tu jeszcze uwagę właśnie na taką kwestię historyczno-filmową. Kto te filmy kręcił? Na czym miał polegać powojenny przełom w kinematografii? Bardzo często pisano już wówczas, że kinematografia Polski Ludowej odrzuca kinematografię przedwojenną. Że wówczas to były filmy bardzo złe, w złej jakości, robione za prywatne pieniądze, filmy odwołujące się do najniższych instynktów. A teraz pojawia się kultura socjalistyczna, która zaprezentuje kino o wiele większej jakości. Oglądali Państwo tydzień temu Zakazane piosenki Leonarda Buczkowskiego. Za chwilę Przygoda na Marienstadcie, tegoż Leonarda Buczkowskiego, a przecież jeszcze Skarb, później jeszcze kolejne udane filmy popularne. Zauważmy, że Leonard Buczkowski to jest reżyser, który zdobył doświadczenie przed wojną, który robił filmy od końca lat 20., który był przede wszystkim profesjonalistą, który przede wszystkim potrafił robić filmy. Odrzucano to środowisko przedwojenne, które nazywano branżą, zwracając uwagę, że to, co najciekawsze, to, co przetrwało z polskiego kina przedwojennego, to idee i pomysły grupy Start, Stowarzyszenie Miłośników Filmu Artystycznego Start, o której to grupie już Państwo na pewno tutaj słyszeli. Ale powiem w ten sposób. Nic dziwnego, że tak mówiono, ponieważ kinematografię polską po wojnie organizowali i pisali pierwsze historie filmu przedwojennego członkowie Startu. To były takie postacie jak Jerzy Teplic, Eugeniusz Cenkalski, Stanisław Wol czy Wanda Jakubowska i Aleksander Ford był z nimi związany. Ale tak naprawdę to, co widać, te wpływy w pierwszej połowie lat 50. to nie są wpływy przedwojennych startowców, tylko to są właśnie wpływy branży, takich ludzi jak Leonard Buczkowski, czy druga ważna postać, scenarzysta Przygody na Marienstadcie, Ludwik Starski, który przecież przed wojną był scenarzystą do takich hitów polskiego kina jak Paweł i Gaweł, Piętro Wyżej czy Zapomniana Melodia. I co jeszcze tu jest charakterystycznego? Buczkowski to jest profesjonalista, który pracuje na zamówienie, który robi filmy dla tego, kto zamawiał przed wojną i robi filmy dla tego, kto zamawiał po wojnie. On robi filmy, które, to też jest ciekawe, rozgrywają się w tym wyimaginowanym świecie. Tadeusz Sobolewski, pisząc kiedyś artykuł o Buczkowskim, zwrócił uwagę na, ironicznie, ale bardzo, bardzo celnie, na ciekawą rzecz. Przed wojną Buczkowski zrobił Straszny dwór, po wojnie Skarb, Przygoda na Marienstadcie. Biorąc to w cudzysłów, można powiedzieć, że za każdym razem to jest motyw domu, który straszy w jakiś sposób. Czyli pozostaje przy pewnych tematach. Zrobił film lotniczy przed wojną, zrobił film lotniczy po wojnie. Zrobił film marynistyczny przed wojną, zrobił film marynistyczny po wojnie. Co też jest ciekawe,
Dlaczego Przygoda na Mariensztacie to jest film, który dobrze, moim zdaniem dobrze ogląda się i dzisiaj? Dlatego, że w momencie, kiedy ta funkcja ideologiczna wygasła, dalej pozostaje ta funkcja popularna, funkcja rozrywkowa. Jak Państwo zobaczą Przygody na Mariensztacie, zorientują się, że tu można dwa wzory fabuły przeprowadzić. Wzór ideologiczny i wzór romansowy. Ten wzór romansowy, a tego wzoru romansowego ideologia jest tylko jednym z kostiumów. To widać naprawdę bardzo, bardzo wyraźnie. Ale to jest to kino rozrywkowe. Można powiedzieć, że twórcy filmu socrealistycznego zdawali sobie sprawę z reguł kultury popularnej, ale nie wszyscy potrafili realizować. Buczkowski i Starski potrafili, potrafił również Jan Fetke, którego film Irena do domu z 1955 roku cieszył się przez wiele lat popularnością i był wielokrotnie powtarzany. A czasami wydawałoby się tematy samograje padały. Jak Państwu wspomniałem, 56 rok to jest to zakończenie socrealizmu. W 56 roku Jan Rybkowski nakręcił Nikodemadyzmę. Ten sam reżyser, który później zrobił telewizyjny serial Kariera Nikodema Dyzmy. No, wydawałoby się temat samograj. Proszę Państwa, ten Nikodem Dyzma jest prawie nie do oglądania. Główna rola Adolfa Dymszy. Dymsza kompletnie do tej roli nie pasuje. Jest za sympatyczny. W przeciwieństwie do Wilhelmiego. Ale to jest jakby osobna historia. Czyli tutaj akurat tej reguły kultury popularnej nie potrafiono wykorzystać. Z zupełnie innych powodów pośród kina socrealistycznego wyróżnia się celuloza. To socrealistyczny film Jerzego Kawalerowicza. Przecież kilku znamienitych twórców, Wajda, Różewicz, Kawalerowicz, debiutowało w czasach socrealistycznych. Niektórzy nie lubią do tej przeszłości wracać, ale myślę akurat, że celuloza broni się jako film Kawalerowicza, a również w jakiś sposób pasuje do jego późniejszych filmów. Bo jeżeli zwrócimy uwagę, że jest to, tak jak w innych filmach, film o buncie, no to można, paradoksalnie można bohatera celulozy do Faraona nawet porównać, jak młody człowiek buntuje się przeciwko obowiązującym regułom. To jest pokazanie jednostki w świecie, co wcale nie było przy tym kolektywizmie komunistycznym wcale tak oczywiste. Zacznijmy jednak od początku, właściwie od dwóch rzeczy. W jakiej pozycji był wówczas Jerzy Kawalerowicz, jaką miał pozycję, i z drugiej strony, czym była Pamiątka z celulozy, powieść Igora Neverlego. W zalewie literatury socrealistycznej wcale nie tak często zdarzały się powieści o większym niż przeciętnym, czy wręcz wysokim poziomie literackim. Powieść Pamiątka z celulozy Igora Neverlego do takich powieści należała. Krytycy literaccy, zarówno ówcześni, jak i dzisiaj badacze literatury, widzą w tej powieści wiele nawiązań literackich, na przykład do Żeromskiego. Porównują Pamiątkę z celulozy do Przedwiośnia. Te porównania w filmie już są prawie niewidoczne. Tutaj nastąpiła pewna zmiana. Pamiątka z celulozy, wydana na początku lat 50., staje się wielkim osiągnięciem literatury socrealistycznej. Ukazuje się ponad 50 recenzji. Autor dostaje nagrody. To jest rzeczywiście wtedy bardzo ważna powieść. I jest jakby oczywiste, że warto przenieść ją na ekran. Tymczasem kto ma to zrobić? To jest powieść ważna, a do literatury socrealizm przywiązywał olbrzymią rolę. Kultura socrealistyczna w ogóle jest kulturą werbocentryczną. Jest kulturą opartą na słowie. Obowiązywała przez zasada żelaznego scenariusza, czyli robimy to, co jest w scenariuszu, dlatego że nad słowem jest o wiele łatwiej zapanować niż nad obrazem, to znaczy łatwiej uczynić słowo jednoznacznym niż zrobić to samo z obrazem. Kto ma zatem zrobić pamiątkę z celulozy? Kto ma przenieść na ekran? Pojawia się oczywiście nazwisko Forda, ale to może dlatego, że Ford chętnie
chętnie rezerwował dla siebie pewne tematy, żeby ktoś inny tego tematu nie podjął, pada w końcu na Jerzego Kawalerowicza. To wcale nie jest oczywisty wybór. Kawalerowicz był już co prawda doświadczonym asystentem reżysera. Współpracował między innymi przy Ostatnim etapie, przy Czarcim żlebie, uczęszczał w Krakowie na kursy przysposobienia filmowego, uczęszczał na zajęcia w Akademii Sztuk Pięknych i miał na swoim koncie jeden film, zrobiony zresztą, współreżyserowany razem z Kazimierzem Sumerskim. To była Gromada, film o walce klasowej na wsi. Co więcej, mówiło się, że z tej dwójki jest lepszy Sumerski, a biorąc pod uwagę, że Gromada miała bardzo niedobre recenzje, to bycie gorszym z dwójki przy nie najlepszym filmie to nie jest dobra rekomendacja. Natomiast Kawalerowicz, i to jak się okazało, był słuszny wybór, miał też bardzo mocne poparcie chociażby osób takich jak Dora Grąb, jak Wanda Jakubowska, czyli osób, które miały wiele do powiedzenia. I co jeszcze ważne, miał poparcie Igora Newerlego, autora powieści. Kawalerowicz poszedł do niego, rozmawiał, przedstawił mu swój pomysł. Newerli bardzo mocno popierał, a jego zdanie wiele wówczas znaczyło. A zatem Kawalerowicz dostaje pierwszorzędny materiał literacki. I teraz proszę zobaczyć, że z jednej strony to jest dobra literatura, powstał przyzwoity film, naprawdę przyzwoity, kiedy jakiś czas temu Francuzi zrobili przegląd filmów Kawalerowicza. To jest taka ciekawostka, za dwa najlepsze jego filmy uznano Austerię i właśnie Celulozę. Materiał literacki, odstępstw za bardzo nie może robić. To jest dość wiernie przeniesiony materiał literacki, ale też dość mocno skrócony. To i tak jest film dwuczęściowy, jak Państwo pamiętają, Celuloza i Pod gwiazdą frygijską. A i tak sporo materiału powieściowego z tego filmu wypadło. Kolejne wersje scenariusza, zresztą to widać jak się je przegląda, one są zachowane, że każda kolejna wersja ma coraz mniej stron. Ale tutaj rzeczywiście można sądzić, że zadecydowały kwestie dramaturgiczne. Mamy zatem dobry materiał i co mamy? Proszę zobaczyć. To będzie historia Szczęsnego, tak? Ma na imię główny bohater filmu, gra go Józef Nowak. Gra go, można powiedzieć, całkiem nieźle, aczkolwiek jak 28-letni aktor na początku gra 18-latkę, to wypada nieco gorzej. To jest taka klasyczna historia socrealistycznego bohatera, czyli historia, która ma pokazać jego przełom, jego taki rytuał przejścia, jego dorastanie do tego, żeby został uświadomionym działaczem robotniczym. Ten materiał był też bardzo dobrze przyjęty przez oficjalne czynniki, ponieważ historii polskiego ruchu robotniczego w literaturze i w filmie w zasadzie nie było, a pamiątka z Celulozy i Celuloza właśnie taką wizję i taką historię zaoferowały. Kawalerowicz przystępuje zatem do realizacji już z tymi wyodrębnionymi wątkami. Zobaczą tutaj Państwo pewien, można powiedzieć, ciąg epizodów połączonych specyficzną klamrą. Tą klamrą jest rozmowa z nieznajomą. Ten film zaczyna się od tej rozmowy. Szczęsny wspomina dzieje swojego życia i ta rozmowa film kończy. I można powiedzieć, cała ta rozmowa jest dla Szczęsnego tym przejściem, tym momentem przełomowym. To ma znaczenie również przy drugim filmie, dlatego że podział między tymi dwoma filmami jest podziałem właśnie ideologicznym, jest podziałem doktrynalnym. To znaczy w pierwszym filmie, czyli w Celulozie, Szczęsny jest bohaterem, który szuka swojego miejsca w życiu, który dorasta do bycia uświadomionym członkiem klasy robotniczej, natomiast Pod gwiazdą frygijską to już jest jego działalność konspiracyjna. W tym drugim filmie pojawia się, tutaj wracając do motywu kobiecego, pojawia się postać Madzi Bożęckiej, równoprawnej, a nawet w pewnym momencie bardziej konspiracyjnie doświadczonej partnerki Szczęsnego. To jednak będzie dopiero w tym drugim filmie. Zobaczą Państwo w Celulozie taki przekrój różnych środowisk społecznych. Zobaczą Państwo
Szczęsnego w Rzekuciu, czyli w jego tych czasach wiejskich. W powieści to się jeszcze zaczynało na terenach dawnej Rosji, dlatego też porównywano do przedwiośnia. W filmie już tego nie ma. A więc zobaczymy te tereny wiejskie, zobaczymy fabrykę celulozy we Włocławku, zobaczymy jego szczęsnego pobyt w wojsku. Mamy tutaj naprawdę w zakładzie stolarskim. Tutaj proszę zwrócić uwagę na dwie role Stanisława Milskiego, jako ojca Szczęsnego i jako majstra Czerwiaczka. Jeden aktor zagrał tutaj dwie bardzo różne, bardzo interesujące role. I można powiedzieć tak, że w przeciwieństwie do wielu filmów socrealistycznych, ten film jest wiarygodny. On jest wiarygodny również w obrazie. Pamiętajmy, że dla Kawalerowicza ta wiara w obraz była czymś bardzo istotnym. Kawalerowicz, mówiąc o tym filmie, bardzo chętnie podkreślał rolę realistycznego, czy nawet, jak sam nazywał, werystycznego obrazowania. Tutaj ten, może bardziej pod gwiazdą frygijską, ale obraz w celulozie jest właśnie taki werystyczny. Obraz ten jest prawdziwy. Dlatego tak często pojawiały się w recenzjach tego filmu nawiązania do kina neorealistycznego. Mówiono, że celuloza jest tak prawdziwa, jak prawdziwie o świecie opowiadały filmy neorealistyczne. Tu jednak należy powiedzieć o pewnym bardzo ważnym zastrzeżeniu. Filmy neorealistyczne mówiły o swojej teraźniejszości. Celuloza mówi o przeszłości. Celuloza może być wiarygodna dlatego, że mówi o świecie byłym, że mówi o świecie minionym. Nie opowiada o czasach już komunistycznych, nie opowiada o pierwszej połowie lat 50., nie jest filmem współczesnym, tylko opowiada o przeszłości. I prezentuje też pewną interpretację tej przedwojennej przeszłości jako tego świata. Tutaj znowu mamy to magiczne, mityczne postrzeganie czasu. Teraźniejszość jest czymś dobrym, czymś pozytywnym, czymś należącym do sfery sakrum, przeszłość do sfery profanum. To jest właśnie ta przeszłość, w której należy walczyć. Fabryka jest miejscem, bardziej miejscem walki rewolucyjnej niż rzeczywiście miejscem pracy. A ten obraz był wiarygodny. Ten film kręcono we Włocławku. Włocławek był faktycznie taką ziemią obiecaną, taką chameryką, jak to nazywano, do której dążyli ludzie z okolicznych powiatów. Był to silny ośrodek przemysłowy, a fabryka celulozy, autentyczna fabryka celulozy Sangera była jednym z największych zakładów, zatrudniała około 900 osób. Kawalerowicz odwołuje się do wielu autentycznych, tak jak zresztą za Neverlim, do wielu autentycznych postaci. Co prawda one czasami noszą inne nazwiska, ale chociażby w postaci Marusika, Olejniczaka, księdza. To są wszystko postaci, które miały jakieś odpowiedniki w rzeczywistej historii. Kawalerowicz z pewnością nie mógłby tego filmu zrobić tak wiarygodnie, gdyby miał mówić o współczesności. To jest ten negatywny obraz przeszłości. Musi być negatywny, ale jednocześnie przez to wydaje się być o wiele bardziej autentyczny. Tam, gdzie Kawalerowicz, można powiedzieć, rezygnuje z siły obrazu, tam, gdzie wprowadza słowo, jak chociażby w przemówieniach Marusika, tam ten obraz, ten film od razu staje się sztuczny, od razu zbliża się poziomem inscenizacji do takiego przeciętnego filmu socrealistycznego. Neverly miał zamiar napisać też, co będzie się działo ze Szczęsnym później, po zakończeniu pod gwiazdą frygijską. Miał wysłać Szczęsnego na wojnę domową do Hiszpanii. To jednak było wydarzenie już, którego nie zdążył opisać. Natomiast celuloza stała się filmem wydarzeniem, filmem znakomicie przyjętym i tak przez kolejne lata. Filmem, który wydaje mi się, że w twórczości Kawalerowicza zajmuje dość ważne miejsce. Oczywiście my najpierw wymienimy inne filmy, wymienimy Matkę Joannę od Anioł, wymienimy Austerię, Śmierć prezydenta, natomiast nie, o tej celulozie nie zapominajmy, bo to rzeczywiście niezwykle interesujący obraz, bardzo socrealistyczny, pokazujący właśnie ten schemat rozwoju bohatera, krytykę
przeszłości, zwrócenie uwagi na klasę robotniczą, ale jednocześnie doszukujący się i Kawalerowicz, i Neverley doszukują się indywidualności w Szczęsnym. To znaczy starają się przedstawić bohatera typowego, ale jednak takiego, który dla widza jest pewną indywidualnością, który w pamięci widza potrafi, przynajmniej wówczas, no dzisiaj to może być inaczej, na jakiś czas zapaść. Zobaczą Państwo zatem dwa filmy, Przygody na Mariensztacie Leonarda Buczkowskiego i Celuloze Jerzego Kawalerowicza. Tak jak mówiłem, filmy udane, biorąc pod uwagę kontekst tamtych czasów. Udaną komedię, udany film historyczno-społeczny. Pamiętajmy jednak, że za każdym razem te filmy się wpisują bardzo mocno w kino socrealistyczne, odpowiadają jego doktrynie, jego założeniom propagandowym, co pokazuje, że i w twórczości propagandowej można zrobić filmy udane. Później już od końca 1954 roku to kino zaczyna się zmieniać. Powstają w 1955 roku takie filmy jak Pokolenie Andrzeja Wajdy, Błękitny Krzyż, Andrzeja Munka, Godziny Nadziei, Jana Rybkowskiego. To są jeszcze te filmy z pogranicza. Ale i w 1956 roku Podhale w ogniu czy Nikodem Dyzma. A później nagle kolejny rok i przyjdą takie filmy jak Kanał i pojawi się zupełnie nowe zjawisko. Ten skok będzie olbrzymi, ta różnica będzie drastyczna, wynikająca i z przełomu polityczno-społecznego 1956 roku, ale również z takiego przełomu, można powiedzieć, estetyczno-światopoglądowego. O tym jednak dowiedzą się już Państwo na kolejnych wykładach. Dziękuję i zapraszam na filmy.